najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego Na Horyzoncie News witam Państwa Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, tradycyjnie już rozpoczynamy od wiadomości lokalnych, potem przejdziemy do regionu. W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, wybierzemy władze samorządowe na kolejną kadencję. O godzinie 22 zapraszamy więc Państwa na mini studio wyborcze, w którym będziemy łączyć się z obwodowymi komisjami wyborczymi i podawać aktualne wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów na burmistrza oraz kandydatów do Rady Miejskiej w Słubicach. Teraz przechodzimy do kolejnych wiadomości. Pomoc Michałkowi Bieniowi w zbiórce ogromnej kwoty niezbędnej do leczenia chłopca przybiera najróżniejsze formy. Kolejną akcją będzie akcja w Słubickiej Bibliotece. Świece to urokliwe ozdoby, które chętnie goszczą w naszych domach. A gdyby tak można było wykonać własną świecę? Można. Już 9 kwietnia w Słubickiej Bibliotece warsztaty pod tytułem Zrób swoją świecę sojową poprowadzi pani Agata Janulewicz. Na warsztaty zapraszamy dzieci od lat 10 z osobą dorosłą lub właśnie osoby dorosłe, które będą chciały poznać tajniki robienia tych świec sojowych, dlaczego wosk sojowy jest bezpieczniejszy od parafiny. Będzie można też wykonać swoją zawieszkę zapachową do szafy, ozdobić ją, miło spędzić z nami czas. Wszystko to będzie się odbywało właśnie w bibliotece tutaj miejskiej, w Słubicach. Koszt takich warsztatów to jest 100 zł i cały dochód z tego wpłynie na Michała Bienia ze Słubic, mojego syna, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Po tej wpłacie właśnie będzie można przyjść i skorzystać, spędzić z nami miło czas. Zapisy na warsztaty trwają do 8 kwietnia bezpośrednio u pani Agaty poprzez profil na Facebooku lub telefonicznie. Wpisowe będzie przekazane na leczenie Michałka Bienia ze Słubic. Wpłat można dokonywać poprzez skarbonkę Się Pomaga lub przed rozpoczęciem warsztatów u pani Agaty. Jeśli chcą Państwo nauczyć się wykonywania świec, nie ma na co czekać. Zapisy trwają. Zapraszam wszystkich serdecznie. 9 kwietnia, godzina 16, Biblioteka Miejska w Słubicach. Będę na Was czekać. 3 lata temu rozpoczęliśmy zdjęcia do filmu Wajk Zwyciężyć Tyfus. Kuba! Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do obejrzenia filmu, który realizowałem oczywiście z Bogdanem Miszczakiem ze studia Obiektyw. To jest dla nas wielkie osiągnięcie, ponieważ trudna sytuacja covidowa, oczywiście naprawdę ograniczony budżet, nie był dla nas przeszkodą, żeby wyprodukować pełnometrażowy film fabularny. I to jest wielki sukces producenta, wielki sukces reżysera, nas wszystkich, całej ekipy, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Dlaczego to jest ważny film? Ja uważam, że to jest film, który pomaga przywrócić pamięć dla wielkiego Polaka. Chciałbym, żeby tutaj nasi widzowie, mieszkańcy tutaj naszego województwa, bo tak naprawdę tą wypowiedź kierujemy w telewizji Horyzont do widzów województwa lubuskiego. Chciałbym, żeby Państwo zobaczyli ten film, ponieważ ja miałem tą przyjemność poznać prawdziwą historię tego człowieka. Rudolf Wajk, człowiek, który wynalazł szczepionkę na tyfus, który był człowiekiem pasji, który był człowiekiem tak zdeterminowanym i oddanym temu, co kocha robić, że nawet ryzykował własnym życiem. On testował szczepionki, bo bał się testować te szczepionki na pacjentach, więc testował te szczepionki na sobie i tak naprawdę prawie z tego powodu nie umarł. Niestety historia potoczyła się
tak, a nie inaczej, wybuchła II wojna światowa. Cały ten dorobek tego człowieka został oceniony przez historię bardzo źle i niesprawiedliwie. I my w tym filmie próbujemy to wytłumaczyć. Te ocenianie ludzi się kompletnie nie zmieniło i one ma miejsce w dzisiejszych czasach. Robimy to bardzo chętnie w social mediach. Drodzy mieszkańcy, drodzy widzowie, nie oceniajmy zbyt pochopnie ludzi, sytuacji, wydarzeń, bo naprawdę nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Zapraszam do obejrzenia tego filmu, ponieważ gdy zobaczymy ten film, to kompletnie nie pogodzimy się z tym, że Rudolf Wejk po wojnie został odsunięty kompletnie od jakby przestrzeni medycznej, no został zapomniany. Jako wielki naukowiec odsunięty, no to już tego nie możemy zmienić. No ewentualnie teraz możemy przywrócić mu pamięć i gdzieś tam przekazywać pokoleniom, że to był wielki Polak, który zrobił ogromną rzecz, który uratował miliony ludzi, a jakaś sytuacja życiowa źle odebrana spowodowała, że jakby wszyscy o tym zapomnieli, co on w ogóle wykonał. Tu wspólnie z Tomkiem pracowaliśmy ciężko, jestem autorem zdjęć przy tym projekcie. Zapraszam do oglądania. Przypomnę jeszcze, że na film produkcji telewizji Obiektyw Weigl zwyciężyć tyfus zapraszamy do telewizji Kino Polska w najbliższą środę, 10 kwietnia na godzinę 20. Natomiast kolejny seans będzie miał miejsce 14 kwietnia o godzinie 18.15. W Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury już wkrótce kolejne wydarzenie artystyczne. Wydarzenie, które będzie połączone z warsztatami. Już wkrótce w Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się kolejne ciekawe wydarzenie artystyczne. Zapraszamy na kolejne wydarzenie w Galerii Okno, na wystawę o czasie, o przemijaniu, o wspomnieniu dzieciństwa, które jednak przybiera taką uniwersalną formułę, która wraca do tego, co minione, poprzez zdjęcia z rodzinnych albumów. Cała wystawa będzie też miała taką specyficzną aurę, inną. Galeria zostanie nieco przeobrażona, zaciemniona. Będą zarówno fotografie, instalacje, obiekty. Również te zdjęcia nie będą pokazane w taki tradycyjny sposób jak w albumie, natomiast będą nawiązywały do eksponatów, które są na przykład w muzeum, jak na przykład nieraz oglądamy zatopione w bursztynie owady. Tutaj też przyjmiemy trochę taką formułę, ale też będzie fotografia, obieg z fotografią, która zostanie zamrożona w lodzie i kapiąca woda, która powoli się roztapia do blaszanej miski, będzie też powodowała pewien specyficzny odbiór zarówno zmysłem słuchu, jak i wzroku. Myślę, że to też będzie taka wystawa, która troszeczkę nas zastanowi, skłoni do refleksji, zarówno nad naszym życiem, czasem minionym, ale również będą też pewne elementy, które będą mówiły o tym, co zostawiamy przyszłym pokoleniom, takim trochę odniesieniem bardziej globalnym. Ewa Martyniszyn, autorka tej wystawy, tytuł Hibernacja dzieciństwa, jest wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jest kuratorką wystaw, edukatorką, również prowadzi galerie, jak również często zasiada w jury konkursów fotograficznych. Więc jest to osoba, która zajmuje się zarówno działaniami artystycznymi, swoimi twórczością, jak również też wspiera innych. I myślę, że to też jest fajny element do spenetrowania jej działalności i porozmawiania z nią, bo oczywiście wernisaż to przede wszystkim oprócz wystawy spotkanie z artystką. Wspaniałe jest również to, że zgodnie z tradycją dzień przed wernisażem poprowadzi warsztaty i tutaj też coś, czego jeszcze tutaj nie mieliśmy, będziemy zatapiać w żywicy swoje zdjęcia, więc uczestnicy warsztatów
wysyłają nam swoje zdjęcia, które drukujemy na specjalnej folii, specjalnymi tuszami, aby potem móc stworzyć z tego takie bryloki pamięci. Więc serdecznie zapraszam na wernisaż, który odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 18 w Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Corocznie rozgrywany Fortuna Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn ma na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który automatycznie uzyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy. Trwają rozgrywki na poziomie wojewódzkim, w 1/8 finału Lubuskiego Związku Piłki Nożnej osiedle Sady MKS Polonia Słupice podejmowała LKS Odrę Nietków. Zespół z Nietkowa wyszedł w bardzo mocnym składzie, można powiedzieć takim ligowym. My żeśmy sobie dzisiaj pozwolili od początku z dwoma zmianami na bokach pomocy, no i tak naprawdę nie wyglądało to źle, a więc wyglądało to dobrze, jesteśmy zadowoleni z tych tutaj zawodników, którzy byli na tych bokach pomocy. Pierwsze parę minut, no to gdzieś tam wyrównany gdzieś tam mecz. No oni strzelili, wiadomo, po naszym gdzieś tam błędzie. Tam no, zawodnik mówił, tłumaczył, że gdzieś tam był faulowany. Co, ale no, sędzia to inaczej zinterpretował. 1-0 przegrywamy, a więc no, do góry głowa. No i strzeliliśmy na 1-1 kontakt, na 2-1 do szatni. No i później w drugiej połowie widać było, że no, gdzieś tam znowuż mamy cuk w żagle i ruszyło. Później kilka zmian też znaczących i jest wysoki wynik, a więc cieszymy się z tego, że jesteśmy dalej w następnej fazie Pucharu Polski. Pierwsza połowa tam do 30 minuty, póki nie straciliśmy bramki, wyglądało to naprawdę fajnie. Fajnie, że my otworzyliśmy wynik i gdzieś myśleliśmy, że coś się uda. No i drużyna z Słubic strzeliła bramkę, za chwilę poprawiła do szatni drugą. No i tak to wyglądało, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Jeśli chodzi o drugą, no to myślę, że od którejś minuty już pełna dominacja, tak? Zaraz strzelili trzecią, czwartą i to już była tylko kwestia czasu, ile ten mecz się skończy, tak, bo już było widać po naszych chłopakach też mental, że spadł bardzo dużo i gdzieś, mówię, konsekwencja tych bramek, dobrze, że to się skończyło 6, bo mogło być jeszcze wyżej. To, że wygrywamy i te zwycięstwa nas budują z kolejki na kolejkę, no to tylko niesie do przodu, prawda? To gdyby się coś wkradło, tak jak na przykład Odra Nietków, no ma gdzieś tam swoje problemy, no ciężko im wygrać mecz znacząco. No my początek też mieliśmy rundy średni, przede wszystkim przez te czerwone kartki, no ale teraz myślę, że już złapaliśmy odpowiedni cuk, poziom i myślę, że no będzie dobrze. Chociaż, no mówię, piłka jest, jak to piłka, różnie, prawda? Można gdzieś pojechać, zgubić punkty, można u siebie też zgubić, w zależności od dyspozycji dnia. Na razie panujemy nad wszystkim, można powiedzieć, wszyscy są gotowi do gry, a więc no tylko się cieszyć. Zwycięstwo Polonii 6-1 daje Dumie Pogranicza awans do kolejnego etapu rozgrywek pucharowych, a pierwsze miejsce w tabeli jako czwartej Ligi Lubuskiej udowadnia, że Duma Pogranicza jest na mocnej fali wznoszącej. Teraz czekamy na kolejnego pucharowego rywala, a w ramach czwartej ligi już w sobotę o 15 na Sosirze mecz Polonii ze Stalą Sulęcin.
Stałym elementem naszego serwisu są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach Odry, do uczestnictwa w których chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurckiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie wspomniany już w poprzednim bloku newsów wernisaż wystawy autorstwa Ewy Martyniszyn Hibernacja dzieciństwa. Na wydarzenie zapraszamy w piątek, 12 kwietnia o godzinie 18 do Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Poszczegóły zapraszam jak zawsze na stronę kalendarza. Przejdźmy teraz do wiadomości regionalnych i rozpoczynam od Świebodzina i tematu szkoły bez zadań domowych. Z początkiem kwietnia weszło w życie rozporządzenie o braku zadań domowych dla szkół podstawowych. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora szkoły podstawowej nr 1 w Świebodzinie. Znaczy, zadania domowe w chwili obecnej zniknęły w pewnej formie, jeżeli chodzi o kryterium oceniania. W klasach 4-8 zostały jako nieobowiązkowe i nieoceniane. W klasach 1-3 zostały zniesione, oprócz tych zadań, które dotyczą tak zwanej małej motoryki i tych rzeczy, które dzieci powinny umieć, tak jak tabliczka mnożenia, czytanie, lektur. Zadania domowe, mimo tego, że zostały zniesione, będą od nas jako od nauczycieli wymagały dodatkowego i ciekawszego podejścia do ucznia, to znaczy odpowiedniego zmotywowania, że ta praca, którą uczeń w domu musiał wykonać, teraz będzie musiał widzieć sens, mimo tego, że nie będzie to oceniane. Trzeba będzie młodzieży pokazać, że to spędzenie dodatkowego czasu nad zadaniem, które do tej pory było na ocenę, a teraz na tą ocenę nie będzie, będzie też dla nich korzystne. Kryterium oceny zadanie domowe znika z dzienników elektronicznych, ale będziemy starali się właśnie tym naszym młodym uczniom, szczególnie w klasach 4-8, które stoją finalnie przed egzaminami zewnętrznymi, pokazać i ukierunkowywać ich do tego, że warto czasami sięgnąć do dodatkowego zadania, rozwijać swoje umiejętności, swoje pasje. Na pewno uczniowie bardzo się cieszą teraz z tego. Nie ma co czarować, ilość zadań domowych, która pojawia się w życiu młodego człowieka, czy to jest klasa 1-3, czy 4-8, były czasami przytłaczające. Czasami porównuję to do drugiego etatu pracy. My dorośli pracujemy po 8 godzin, czasami po więcej. Nasze dzieci, nasi uczniowie czasami przychodząc po lekcjach ze szkoły też siadały na dodatkową pracą. Wydaje mi się, że w chwili obecnej dzieci są zachwycone tym, że nie ma zadań domowych. Od nas dorosłych, zarówno od nauczycieli, jak i od rodziców, będzie teraz największe wymaganie, co z tym zrobimy. Czy ten czas, jaki dziecko do tej pory miało poświęcony na naukę, czy wykorzystamy do tego, żeby być z tym dzieckiem, rozmawiać, pokazać pasję, zainteresować czymś ciekawym. Bo oczywiście istnieje ryzyko, że brak zadań domowych, brak tego obowiązku dodatkowego uczenia w domu spowoduje, jeżeli stracimy kontrolę nad tymi młodymi osobami, wejście głębiej w strefę mediów, social mediów i tego wszystkiego, co dzisiaj staramy się dzieciom pokazywać, że jest dobre, ale trzeba to kontrolować i wiedzieć, w którym momencie dać sobie spokój, siedzeniem przed telefonem chociażby. Na pewno jako szkoła będziemy starali się w taki sposób wejść w to nowe rozporządzenie, żeby uczniowie dalej osiągali swoje wspaniałe wyniki, jeżeli chodzi o czy wyniki egzaminów, czy sprawdzianów, karkówek, żeby brali udział w konkursach, ponieważ utrwalanie wiedzy i ćwiczenie wiedzy jest nieodzowne w szkole. Nie da się nauczyć matematyki bez powtarzania i bez rozwiązywania zadań. Natomiast szukanie sposobu na to, żeby dziecko miało też czas na to, żeby być dzieckiem, to wydaje mi się jest też dobre, bo odchudzenie podstawy programowej, która też nas czeka, być może to wszystko, jak się zepnie, da w przeciągu najbliższego czasu, będziemy widzieć tego efekty. Brak zadań domowych to z pewnością duże ułatwienie. Jednak chęć do nauki powinna pozostać w sercach młodych ludzi.
Bo jak to mówią, nauka to potęgi klucz. Kolejna wiadomość pochodzi z Międzyrzecza i związana jest z dniem marchewki w domu seniora. W Dziennym Domu Senior Plus w Międzyrzeczu 4 kwietnia obchodzony był Dzień Marchewki. Dzień Marchewki dzisiaj jest według kalendarza nietypowych świąt, więc przygotowałyśmy dla naszych seniorek niespodziankę pod tytułem Obieramy marchewkę, robimy zdrowe surówki, pijemy zdrowe soki marchewkowe. No i w planie również jest upieczenie ciasta marchewkowego, które jest ostatnio bardzo popularne, dietetyczne ciasto, które będą mogły zjeść po obiedzie. Szukamy różnych możliwości spędzenia czasu w domu seniora i razem z terapeutką zajęciową panią Dorotą wyszłyśmy w internet i znalazłyśmy kalendarz świąt nietypowych. I tam właśnie znalazłyśmy, wczoraj obchodziłyśmy Dzień Tęczy, która jest w przedszkolach bardzo popularna. Stwierdziłyśmy, że spędzimy również na tęczowo z seniorkami ten dzień. Więc wczoraj był Dzień Tęczy, mieliśmy prezentację o tęczy, o kolorach tęczy, znaczeniu tęczy. Panie przyszły ubrane na tęczowo. No i kolejnym dniem dzisiaj jest Dzień Marchewki, więc dzisiaj jest na marchewkowo, czyli panie przyszły ubrane na te, które oczywiście chciały. Plus my, pracownicy, pomarańczowo-zielone, czyli kolor marchewki. No i dzisiaj jest wszystko o marchewce. Marchew to cenne źródło witamin i minerałów dla organizmu człowieka. Sposobów wykorzystania marchewki jest wiele. Ciasta, surówki, a nawet odżywcze maseczki do twarzy to tylko nieliczne jej zastosowania. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego, który, jak widzieliście Państwo, był mocno okrojony ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą. Życzę Państwu spokojnego weekendu, długich, rodzinnych, relaksujących spacerów, bo pogodowo ma być bardzo ciepło. No i cóż, do zobaczenia za tydzień.